Skoro pan profesor Janusz Spyra podkreśla, to my chylimy czoła przed Biblioteką Księdza Rzecznika i w związku z tym bardzo bym prosiła pana dyrektora Krzysztofa Szelonga o słów kilka o tym największym skarbie Księdza Rzecznika. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pan profesor mówił o tym, że jest zdeprymowany nieco występując, a cóż doktor, ja mam powiedzieć występując po nim. Zwłaszcza, że powiedział już wiele z tego, co i ja chciałem. Zwrócić Państwa uwagę i z góry przepraszam, jeżeli w moim wystąpieniu pojawią się pewne przypomnienia, ale one są niezbędne dla zachowania logiki mojego wywodu. Proszę Państwa, właśnie, Biblioteka Rzecznika miała szczęście i przetrwała do naszych czasów w całości, czy niemal w całości i w całkiem niezłym kształcie. Stanie. Od z góry 20 lat, jak Państwo wiedzą, można je oglądać w specjalnie przygotowanej w tym celu przeszklonym magazynie, przez który uzyskujemy wgląd do wnętrza biblioteki. Możemy podziwiać okazałe, zamówione przez rzecznika jeszcze regały wypełnione oprawnymi w skórę i półskórek tomy. Jest to swoiste muzeum książki. Niestety dosyć często postrzegane jako właśnie muzeum pełnione eksponatami, a nie książkami, które są dostępne dla współczesnego odbiorcy. Są nieco martwe. Zdarza się nawet tak, doświadczenie ostatniej nocy muzeów, że goście, którzy po raz pierwszy wchodzą do naszej biblioteki, to zdarzyło nam się słyszeć na własne uszy, zatrzymują się z biblioteką, oszołomieni, stwierdzają, o, całkiem jak w Hogwarcie. I to rzutuje niestety także na sposób widzenia samego Rzecznika, który w związku z tym troszkę postrzegany jest, no może nie jako czarnoksiężnik, ale na pewno jako bibliofil, jako pasjonat, niemalże hobbysta. I nic bardziej błędnego. Rzecznik był z całą pewnością wizjonerem, ale był przede wszystkim pragmatykiem i miał także pragmatyczne podejście do książek. Otoczony nimi od dzieciństwa w domu swoich rodziców, swojego dziadka, potem używających podczas nauki w gimnazjum i podczas studiów w kolegiach jezuickich, traktował je jako źródło wiedzy, jako źródło do badań naukowych, które z czasem rozwinął, jako warsztat pracy generalnie, także tej pracy dydaktycznej z młodzieżą. O tym, że nie miał niezdrowego stosunku do książek, świadczy o fakt, że przebywając w Czechach zgromadził bardzo cenną wtedy kolekcję. I bez żalu z nią się rozstał, przyjeżdżając przekazując ją swoim czeskim kolegom, wiedząc, że tam zostaną one lepiej wykorzystane. A gdyby przywiózł do Cieszyna chociażby hradecki rukopis, no to proszę Państwa, myślę, że mielibyśmy tutaj pielgrzymki czeskich uczonych. Tak, bo Rzecznik miał świadomość i wagi i znaczenia zbiorów książkowych, cennych zbiorów książkowych. Nie był obojętny na urodę dawnych książek. Także takie książki zbierał, także nimi się chlubił. W liście do Ceroniego nie omieszkał zaznaczyć, że poczynając od roku 1471, za wyjątkiem roku 1526, ma przynajmniej po jednym egzemplarzu z każdego roku aż do 1550, czyli do roku, którego liczymy książki, nazywamy książki paleotypami. W wielu innych miejscach korespondencji wspominał o swoich bogatej kolekcji, ale podpisuje się pod tym, o czym mówił pan profesor. On traktował książki użytkowo, ale widział w nich także, to nawiązanie do tego wizjonerstwa, o którym mówiłem,
Także nośnik postępu cywilizacyjnego, kulturalnego. I myśląc o początkowo unowocześnieniu, wzbogacaniu zbiorów gimnazjum cieszyńskiego, napotykając na niezrozumienie i brak życzliwości ze strony władz, zdecydował się w końcu, że nie tylko odda do użytku swój własny księgozbiór, ale stworzy na jego bazie odrębną instytucję, która będzie wprawdzie służyć gimnazjalistom przede wszystkim, ale będzie służyć wszystkim mieszkańcom Cieszyna. I wtedy, myślę, w pełni ujawniła się ta wizja. Stworzenie instytucji, która będzie impulsem dla kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju Cieszyna. Słusznie pani dyrektor zauważyła, że wcześniej już Szerznik powołał, stworzył ogród botaniczny. W bibliotece towarzyszyły zbiory muzealne, wytwory rąk ludzkich, wytwory natury. W całości tworzyło to rodzaj mikrokosmosu, w którym zawierały się wytwory ludzkiego ducha, ludzkiego umysłu, ludzkich rąk i wytwory natury. I ta całość była znakomitym fundamentem do tego, aby podjąć efektywny proces kształcenia młodych ludzi. Biblioteka w szczególności, ponieważ w bibliotece oprócz tych rzeczy cennych i unikalnych, których tam rzeczywiście było sporo, biblioteka ta zawierała cały kanon piśmiennictwa europejskiego od średniowiecza po wiek XIX. Szerznik zadbał o to, aby były tam także książki nowe. Ostatni list, jaki napisał przed śmiercią, to kolejne upomnienie się w Ołomuńcu o dublety, które mu obiecano, które mogłyby służyć właśnie młodzieży gimnazjalnej. To miała być biblioteka żywa i nowoczesna. Jakkolwiek w jej zawartości odbijały się oczywiście zainteresowania Szersznika, jego praca naukowa, jego dorobek badawczy. Szersznik podzielił to na 27 działów, każdemu przypisał regał, ale historii przypisał 3 regały. Dzieł historycznych było tam oczywiście na więcej, to nie jest przypadek. I rzeczywiście ostatnich prawie 2 dekady swojego życia Szersznik spędził na tym, aby ten swój zamysł zrealizować i w pełni ten zamiar mu się powiódł, ponieważ oddał do publicznego użytku bezcenny księgozbiór, znalazł dla niego lokalizację, wyposażył w odpowiednie meble, wyposażył także w czytelnię, aby można było z tego korzystać. To jest bardzo istotne. Znalazł środki, z których finansowana miała być ta biblioteka także w przyszłości, bibliotekarz, zakupy książek, remonty budynku i nadał temu całości kształt organizacyjny, tworząc fundację i tworząc regulamin funkcjonowania biblioteki. To było dzieło w całości skończone i w tej części Europy, a zwłaszcza na obszarze historycznych ziem polskich, rzadkość. Profesor Bieńkowska zwraca uwagę na to, że tak naprawdę na ziemiach polskich Biblioteka Szersznika jest jedynym zachowaną do tej pory biblioteką o mieszczańskim, inteligenckim rodowodzie. Tak znakomicie zachowano. I kiedy Szersznik zmarł, to dla wszystkich wtedy było jasne, jak ważna i jak cenna to jest ta instytucja. Przez kilka lat trwały procedury, jak to zwykle urzędowe, aby zatwierdzony został status fundacji. W tym czasie pojawiły się zakusy, aby zbiory wywieźć z Cieszyna i zabrać do Brna.
Myślę, że nie od rzeczy jest przypomnienie także o tym, że bibliotekarze w Ołomuńcu, w bibliotece ówczesnej licealnej, a wcześniej uniwersyteckiej, poczuli się nieco zaniepokojeni konkurencją rosnącą w Cieszynie, którą też tę konkurencję sformułował następca i pewnie pierwszy i najwybitniejszy następca rzecznika, czyli Rabin Heinrich, który zaczął przemyśliwać o tym, aby w Cieszynie stworzyć fakultet filozoficzny dla nauczycieli w oparciu o te zbiory. I on rzeczywiście przez następne 2-3 dekady odgrywały kluczową rolę w życiu umysłowym, kulturalnym Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego. One były odwiedzane przez wszystkich ważnych gości, którzy przyjeżdżali do Cieszyna, przez uczonych, ale także polityków na przykład, ale przede wszystkim poza gimnazjalistami, którzy korzystali z tej biblioteki, to trzeba podkreślić, nie samodzielnie, a za pośrednictwem nauczycieli, to odbywało się jednak pod kontrolą, korzystali z tego ludzie z zewnątrz, spoza gimnazjum i takich zachowały się, poza tym, że zachowały się książki, zachowały się regały, to przypomnę, zachowała się także pełna dokumentacja biblioteki. W związku z tym mamy także księgi odwiedzin w tej bibliotece i tam 20-30 osób rocznie z tych zbiorów korzystało. Na połowę XIX wieku i niewielki Cieszyn, to jest wbrew pozorom bardzo przyzwoita liczba. I odnajdujemy tam wśród tych korzystających bardzo znane nazwiska. Sam Paweł Stalmach ze zbiorów Biblioteki Szczecznika korzystał. Myślę też sobie, że była ta biblioteka i funkcjonowanie inspirujące dla innych twórców i założycieli bibliotek w Cieszynie, właśnie takich jak Paweł Stalmach na przykład, co z czasem zaowocowało powstanie tutaj wielu innych placówek bibliotecznych, wielu innych księgozbiorów, które no dzisiaj pozwalają nam mówić o Cieszynie jako o mieście książek. Regres zaczął się po odejściu Karla Schwarza, następcy Heinricha, bo jeszcze Karl Schwarz zadbał i o uporządkowanie zbiorów, i o ich ponowne skatalogowanie, stworzenie stałego repertorium. Zapomniałem dodać, Szersznik tworząc tę bibliotekę zadbał nie tylko o lokal, nie tylko o pieniądze, nie tylko o organizację, ale także zdołał całość zbiorów zewidencjonować i skatalogować. Nie jest jasne, czy 2-3 ostatnie działy mu się udało, ale z korespondencji wynika, że tak. Więc to naprawdę było dzieło skończone, kompletne, które pozostawił. Dwaj następcy kustosze kontynuowali jego pracę z powodzeniem, ale no, czas biegł naprzód. Przy gimnazjach powstawać zaczęły własne biblioteki. Do Biblioteki Szczecznika zaglądać zaczęli już tylko historycy. Wcale liczna grupa, jak na Cieszyn. Widman, Peter, Kasperlik, Greenhagen także tutaj z Wrocławia dotarł i odwiedził te zbiory. I wielu, wielu innych ślady tego można odnaleźć w różnych korespondencjach i sprawozdaniach z wizyt w Cieszynie. Ale biblioteka powoli stawała się coraz bardziej archaiczna, nabierając właśnie tego muzealnego charakteru. No i nadszedł czas trudny XX wieku, kiedy próby reanimacji tej biblioteki już w nowym kształcie i z nowym zamysłem co rusz przerywane były wielkimi wydarzeniami. Pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową. Ja tylko przypomnę, bo to jest dosyć istotne. Także z dzisiejszej perspektywy patrząc na dziedzictwo piśmiennicze, które i muzealne, które w Cieszynie w tej chwili mamy. W 1910 roku profesor Albrecht z gimnazjum, Franz Miller, w 80. rocznicę urodzin cesarza zaproponował, aby miasto przejęło
na własność Bibliotekę Muzeum Rzecznika. Przypomnę, że one do tej pory funkcjonowały, utrzymywane przez fundację utworzoną przez założyciela. I aby stworzyć na tej podstawie muzeum imienia Franciszka Józefa, zwane Francisco Josefinum. Co więcej, aby tej instytucji umieścić na stałe ważne, działające w mieście organizacje. Także te Gewerbliche. Więc wygląda na to, że już wtedy rodził się jakiś pomysł na Cieszyński Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, bym powiedział. Miasto rzeczywiście z tym zamysłem się postanowiło zmierzyć. Zaczęto penetrować zbiory, zaczęto zlecać ekspertyzy na temat ich zawartości. I wśród tych ekspertów, którym powierzono ocenę zbiorów Rzecznika, znalazł się m.in. Felix Hajduk, który podpisał się pod tym ekspertyzą jako zawiadujący Biblioteką Gimnazjum Polskim w Cieszynie. I po przejrzeniu Biblioteki Rzecznika napisał, co następuje. Księgozbiór dorywczo, zapewne przy sposobności pomnażany, bez planu z góry powziętego. Po czym stwierdził, że 72% druków pochodzi z XVIII wieku i bardzo mało jest XIX, a więc tych przydatnych. W związku z tym ich udostępnienie tego zbioru jest niecelowe. Naukowo także nie budzi ten księgozbiór specjalnego zainteresowania co najwyżej kilku teologów. Generalnie, zdaniem Hajduka, lepiej byłoby zbudować nową bibliotekę publiczną, niż inwestować w Bibliotekę Rzecznika. Mimo to, jeszcze przed I wojną światową miasto podjęło decyzję o tym, po innych ekspertyzach, aby bibliotekę tę przejąć, aby przejąć bibliotekę i muzeum, stworzyć duży zbiór miejski. To, jak wiadomo, się nie powiodło. Pierwsza wojna, utrata środków do życia przez fundację i wreszcie w latach 30. ponowne połączenie, czy realizacja tego pomysłu, czyli połączenie zbiorów dawnego miejskiego, Szersznika, Towarzystwa Ludoznawczego, Czytelni Ludowej Kraszewskiego i zamysł stworzenia dużej, potężnej instytucji muzealnej. A jeszcze po drodze był, jeszcze lata, na początku lat 20. to też ważne, jeszcze po drodze, zanim to się wydarzyło, pojawił się pomysł, aby tutaj w Cieszynie stworzyć centralne Muzeum Śląskie. Nie w Katowicach, ale w Cieszynie właśnie. Ale ostatecznie Katowice wygrały. Cieszyn do tego pomysłu wrócił samodzielnie jako miasto, jako samorząd miejski w latach 30. tworząc muzeum. Wojna, większość księgozbioru Rzecznika została ewakuowana przez Niemców przed nadejściem frontu, znalazła się na terenie Republiki Czeskiej, stała się depozytem Narodowego Muzeum w Pradze i do Cieszyna wróciła dopiero w 1962 roku. W zmienionych warunkach instytucjonalnych, ponieważ zbiory książkowe zostały z muzeum wyłączone w 1960 roku i zostało z nich stworzony oddział zabytkowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach. I w ramach oddziału zabytkowej Biblioteki Śląskiej zbiory Rzecznika funkcjonowały do roku 1988. Przypominam, panował wtedy realny socjalizm, który, jak Państwo wiedzą, zajmował się głównie rozwiązywaniem problemów, które sam stworzył. I tak było również w przypadku Rzecznika, ponieważ zbiory, no, póki jeszcze żył ich kustosz, który tworzył unię personalną między oddziałem zabytkowym a muzeum, czyli Ludwik Brożek, jeszcze się nimi zajmowano. Potem zaczęła się zapaść i kryzys definitywny nastał w roku 1987, kiedy należało wyprowadzić zbiory
z muzeum, ponieważ planowano remont, o którym mówiła pani starosta. I w trakcie tych przygotowanych przeprowadzki zbiory były zdeponowane w bibliotece Szersznika w dawnej stajni, obecnie kawiarni, i tam woda z pękniętych koloryferów zalała prawie 1000 książek. W większości to były właśnie zbiory Szersznika. I to było to dno, poniżej którego te zbiory niżej znaleźć się nie mogły, i to także był punkt, od którego, myślę, udało się odbić. W 1988 roku zbiory zostały ponownie przejęte przez miasto, także zbiory Szersznika, a w 1994 roku stały się własnością, znalazły się pod opieką Książnicy Cieszyńskiej. Proszę Państwa, to ośmielę się powiedzieć, że był dla nich pewien przełom, ponieważ oczywiście wtedy mieliśmy świadomość wartości i znaczenia tychże zbiorów. Stanowią one bowiem klucz dla przyszłości, i to tej najszerzej rozumianej. W zbiorach tych, jak powiedziałem już, mieści się kanon piśmiennictwa, które od antyku po wiek XIX kształtował cywilizację środkowoeuropejską. Tam są książki, które czytane były w całej Europie. Najwybitniejsi myśliciele, najwybitniejsi twórcy. Przy tym wiele rzeczy unikalnych, które co i róż nadal jeszcze wypływają. Niedawno obecnej tutaj pani Jolancie Sztuchlik udało się zidentyfikować September Bibel na przykład. Niedawno prowadził nas badania pewien uczony, który identyfikuje wszystkie egzemplarze Wesaliusa. Jeden z nich jest w książnicy, jeździ po całej Europie i tam je odnajduje i opisuje. To po pierwsze. Po drugie, są to książki, które na Śląsku Cieszyńskim znajdowały się w obiegu od średniowiecza w niektórym przypadku, ponieważ w skład biblioteki Szersznika wchodzą fragmenty zlikwidowanych bibliotek klasztornych. Wchodzą książki, które były w dworach szlacheckich, które były w domach mieszczańskich, które kształtowały sposób myślenia, kulturę Ślązaków cieszyńskich. W związku z tym tam należy szukać kodu do zrozumienia tego, do zrozumienia tożsamości Śląska Cieszyńskiego. I przyznam, że od początku mieliśmy tego świadomość, i w związku z tym w sercu naszych poczynań zmierzających do ratowania na początek zabytkowych zbiorów bibliotecznych umieściliśmy Bibliotekę Szersznika. Postarali się przede wszystkim o tym, żeby zainteresować świat naukowy tą biblioteką. W 1996 roku odbył się program badawczy, do którego zaprosiliśmy uczonych polskich, czeskich, niemieckich, którzy penetrowali te zbiory, zwłaszcza Bibliotekę Szersznika, badając jej przydatność do badań bibliologicznych, historycznych, polskich, czeskich, niemieckich. Efektem tego powstała bardzo interesująca ekspertyza, wskazująca także kierunki rozwoju. W 1997 roku, na 250. rocznicę urodzin Szersznika, zorganizowaliśmy dużą międzynarodową konferencję, której także ważna część poświęcona była zbiorom bibliotecznym. Równocześnie nasi pracownicy sami rozpoczęli badania, efektem których jest już całkiem sporo publikacji naświetlających różne aspekty dziejów Biblioteki Szersznika i jej zawartości. Ale przede wszystkim zaczęliśmy tworzyć warunki do tego, żeby ta biblioteka na nowo ożyła, żeby stała się dostępna. W związku z czym
Doprowadziliśmy do tego, że wydany został katalog rękopisów Albina Heiricha drukiem, że powstał katalog rękopisów średniowiecznych według nowych norm i on także drukiem został wydany. Zdigitalizowaliśmy i udostępniliśmy online całą dokumentację papierową Biblioteki Rzecznika. Także można było te zbiory przeszukiwać na odległość. To oczywiście była proteza, dlatego na początku lat 2000 cała Biblioteka Rzecznika, włącznie z rękopisami, w czym udział miał pan profesor Spyra, który, jak państwo widzą, wszędzie, gdzie Rzecznik się pojawia, została opracowana do współczesnych norm, został stworzony katalog komputerowy i on od niemal 20 lat jest dostępny i za jego pośrednictwem można zawartość Biblioteki Rzecznika przeszukiwać według bardzo różnych kluczy. Wreszcie, zważywszy na rozwój technologiczny, cała kolekcja rękopisów Biblioteki Rzecznika została zdigitalizowana i także w postaci cyfrowej udostępniona uczonym na całym świecie za pośrednictwem internetu. No cóż, przede wszystkim jednak zadbaliśmy o samą bibliotekę. Zbiory są zakonserwowane, są zabezpieczone. Konserwacji poddano także regały rzecznikowskie, które zostały i cała biblioteka została wyeksponowana w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej, znajdując się właśnie w samym jej sercu, tworząc jakby samo jądro naszej biblioteki. No i staramy się także, na ile to jest możliwe, wypełniać testament rzecznika, podejmując prace badawcze, które on zainicjował. Uruchomiliśmy także dzięki panu profesorowi Spierze i obecnemu także profesorowi Wacławowi Gojniczkowi serię wydawnictw źródłowych Biblioteka Tessinensis. To jest tytuł, który wymyślił Rzecznik. I w jej ramach wydajemy źródła istotne dla dziejów Śląska Cieszyńskiego. Pierwszym z tych źródeł były niepublikowane dotąd materiały genealogiczne i heraldyczne, które do druku przygotował właśnie pan profesor Wacław Gojniczek. A w ramach, jako chyba piąty tom, tak, czy szósty, ukazał się tom zatytułowany Malo in Vidiam quam misericordiam, czyli ta maksyma przejęta przez Rzecznika, grająca kluczowe dokumenty do biografii i dorobek niepublikowany dotąd samego księdza Rzecznika. To, myślę, dosyć ważna publikacja. Także funkcjonujący w Książnicy Cieszyńskiej powstały już przed niemal 20 laty elektroniczny, dostępny online słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego, także do myśli Rzecznika w jakimś stopniu nawiązuje. No i wreszcie przyznam, że zadbaliśmy także o upamiętnienie księdza Rzecznika. Inskrypcja, którą cytował pan profesor, w Książnicy Cieszyńskiej została wykuta w kamieniu, umieszczona naprzeciwko Biblioteki Rzecznika. Ten zamysł, który księdzu Rzecznikowi nie udało się zrealizować, zrealizowaliśmy zamiast niego w dwustulecie powstania biblioteki. Nieśmiało przypomnę, że i tablica w miejscu, gdzie się urodził, i pomnik stojący przed Muzeum Księdza Rzecznika to także inicjatywy, które wyszły z Książnicy Cieszyńskiej. Ale to oczywiście nie koniec. Przed nami wiele jeszcze wyzwań, ponieważ konieczne, o ile wydaliśmy korpus dokumentów dotyczących biografii dorobku Rzecznika, to na podobną edycję czeka korpus dokumentów dotyczących dziejów biblioteki i muzeum.
One się zachowały, one zachowały się Książnicy częściowo, częściowo są w Brnie. To są olbrzymie zasoby, które powinny zostać opracowane, zdigitalizowane i także wydane po to, żeby mogły służyć badaczom zajmującym się szersznikiem. Powinny także być kontynuowane prace badawcze nad samą biblioteką. Powinna być uzupełniona i dokumentacja, takie są także zamysły. Myślimy tutaj o konieczności uzupełnienia katalogów, w tym przede wszystkim stworzenie katalogu proweniencyjnego, ponieważ on da nam, pozwoli zobrazować właśnie obieg książki i na Śląsku Cieszyńskim, i w tym wymiarze europejskim, i dopiero taki katalog pozwoli nam ocenić, jak wielką rolę biblioteka ta w przeszłości odegrała. No i mam nadzieję, że powstanie kiedyś monografia Biblioteki Szersznika. Myślę, że kandydata na autora biografii Szersznika mamy, murowanego i żelaznego, no ale myślę, że trzeba zacząć się rozglądać także za autorem monografii samej biblioteki. Po co to wszystko? Proszę Państwa, ksiądz Szersznik, tworząc bibliotekę, stworzył tak naprawdę klucz do przyszłości Cieszyna i regionu. Stworzył narzędzie, taki wehikuł, którym Cieszyn przeszedł od średniowiecza do czasów nowożytnych, czy do okresu do nowoczesności. W tej chwili ta biblioteka z oczywistych względów jest kluczem do przeszłości i ona powinna przestać być postrzegana właśnie jako tajemniczy, niedostępny, magiczny księgozbiór z Hogwartu, ale źródło rzetelnej wiedzy o przeszłości i o kulturze, zarówno w tym wymiarze uniwersalnym, jak i regionalnym. Dziękuję bardzo i od razu przepraszam, ale Szersznik w dywan, także wcześniej będę musiał Państwa opuścić. Dziękuję bardzo.